37% Polaków jest szczęśliwych w pracy. Stawiamy tezę, że tylko i warto coś z tym zrobić. Dlaczego? Dlatego, że szczęśliwy pracownik to bardziej zaangażowany pracownik. Bardziej zaangażowany pracownik to bardziej produktywny pracownik. Jesteśmy w stanie, uszczęśliwiając pracownika, uszczęśliwić zarówno zarządy, jak i akcjonariuszy. Uważam, że są takie cztery obszary. To jest obszar dotyczący zdrowia, dobrej atmosfery, tak zwanego flow oraz sensu, co my w EY nazywamy celem. Z kim się pracuje, to wokół czego tak naprawdę w dłuższej perspektywie możemy razem usiąść i pracować, jest kluczowe dla sukcesu szczęśliwego pracownika i takiego pracodawcy idealnego. 37% szczęśliwych Polaków w pracy to jest o kilkanaście procent mniej niż w badaniach międzynarodowych. Zdecydowanie bardziej szczęśliwi i zaangażowani są pracownicy tych firm, gdzie istnieje sens tak naprawdę, dla którego ta organizacja działa, to z czym może pracownik się utożsamić i nie tylko z perspektywy tego, że otrzyma wynagrodzenie.